Mickiewiczowskie dzieło leży u naszych nóg, przypuszczalnie da odpowiedź wszystkich bliskich trwóg. Ledwie słońce zaszło, zostaliśmy schowani, w ręce mroku i literatury oddani. Przepędziliśmy ciepły sezon na zabawie, pora poświęcić się ważniejszej nieco sprawie. Zamknięci znów w pałacu hrabi myślimy, jak będzie, kiedy się dorobku nauczymy. Dla Zosi ukochanej mógłbym zrobić wszystko. Wystarczy mi jedynie, aby była blisko. Zosieńko, co chciałabyś wiedzieć i posiadać? Moją walecznością postaram się to nadać. Powinniśmy obmyśleć wszystkie snute plany. Pochopne kroki mogą powodować rany. Sprawdźmy, co jest za wrotami w drugim opanku. Siedząc tutaj, doprowadzimy się do szwanku. Wybierzmy znakomitą dla każdego drogę. Nie warto sobie nawzajem podkładać nogę. Jakie to piękne, poetyckie, romantyczne. Podumajmy o tym, co jest tak chaotyczne. Kochane dzieci, daję wam babuni słowo. Znów stąd wyjdziemy, obejrzymy świat na nowo. Na ten czas posiedźmy tu jeszcze, poczytajmy. Gwałtem się na zdradzieckie zewnętrze nie pchajmy. Jak umyślasz, rejencie? Co tam obaczymy? Wnioskuję, że się znów majętnie założymy. Chętnie się przekonam, ile warta nagroda. Oprócz tego czeka nas wspaniała przygoda. Popatrz, towarzyszu, to jak w rzecznym dworku. Mówiłem, że świat jak Tadeusz, asesorku. Więc chodźmy sprawdzić, czy zegar też działający. Upewnimy się, że twój majątek rosnący. Piękny dworek, nie pomyliłeś się, rejencie. Doprawdy, tu nic nie ma. Nie trwaj w tym zazięcie. Zwiódł mnie to górne przejście na wciąż otwarte. Popatrzmy, czy te loty były tego warte. Ten niemały przedmiot podobny jest do szafy. O tym nawet nie wspomnieli żadne biografy. Lalki w prezencie? Super, co mam z nimi zrobić? Znalazłam je na korytarzu. Gdzie położyć? A co to? Kukiełki? To już tam ktoś zgubił. Powiedz mi, co to jest? Daję takie obrazy. Dalej, rejencie. Sprawdź, co to za bohobazy. Przestań, bo znów będziesz nosił pokutną halkę. Oprócz tego zaczniesz stać prusową lalkę. Dobrze już, przepraszam. Zobaczmy, gdzie jesteśmy. Do tej maszyny litery sprzed wejścia wnieśmy. Będziemy współudziałowcami tego dzieła. Lepszej rzeczy na tym świecie na pewno nie ma. Chodźmy za nimi. Wyprowadzą nas z ciemności. Popatrz tam, na tę gromadę barczystych kości. Słuchaj, Marta, tak się trzeba po prostu zginać, że mam oczywiście zginęła. O nie!
Wyślę na małą ruinę z Rzucą. Podoba mi się to zdjęcie, mogę je dodać? Możesz. Na Insta? No. Na Face'a? No, wszędzie dodaj, tak mamy zero lajków. Jakiś komentarz? Co one robią w naszej świątyni Dumania? Przywitajmy się z nimi i dajmy na miłość. Poczekaj chwilę, zostaw. To jest żyła lajków. Lepiej pokażmy im szkołę, poróbmy zdjęcia, damy na Face'a. Zaprzyjaźnijmy się z nimi. No cześć, jesteście tu nowe, bo was nie kojarzę. Chętnie pokażemy wam szkołę i znajomych. Siema, Swarte. Jestem asesor, a to rejent. Super. Chodźmy na lekcję, bo znów się spóźnimy. Mamy nowych przyjaciół, każdy się uśmiecha. Nie wracamy do domu, tam nic nas nie czeka. Było niesamowicie i bardzo zabawnie. Czas na historię pewnie też pójdzie nam sprawnie. Chodź, asesor. Sprawdzimy, jak sobie radzimy. Jasne. Wszyscy będą mieli zdziwione miny. Proszę pana, możemy iść do toalety? Miałeś bardzo głupi pomysł. Ja tam nie wracam. Chcę do domu. Już idę. Swoje męki skracam. Nareszcie, kochane dzieci, gdzie byście byli? Żeście nasze serca i umysły strapili. Porozmawiamy później. Teraz czas do domu. Nie będziemy tu słuchać opowieści Tomu. Was znaleźliśmy w ostatni dzień szkoły. Wow, jest was więcej. Jedźcie z nami na wakacje. Będzie bombowo, zrobimy sobie kilka zdjęć. O matko, więc jedźmy. Na co jeszcze czekamy? Kochani, już mnie witają piękne Bahamy. Zosieńko, w końcu spędzimy cudowne lato. Wspaniały czas. Nie powstrzyma nas nawet na to. Masz rację, czekają nas najlepsze wakacje. Pomogą nam w tym duże unijne dotacje. Rejencie, widzisz mi kupę kasy za zakład. Będę miał kolosalny wakacyjny nakład. Niech ci będzie. Trzymaj te pieniądze. Baw się poczciwie i poznawaj ludzi z fartem. Zobaczymy się we wrześniu. Narka, dzieciaki.